Ponad 300 zespołów zgłosiło się do Festiwalu Młodych Talentów, odwołującego się do słynnego festiwalu z lat 60. XX wieku, w którym brali udział m.in. Czesław Niemen czy Helena Majdaniec. Najlepszy okazał się zespół Stonka Tank z Lublina. Zespół wygrał pakiet promocyjny wytwórni Kajax, wydanie single oraz jego promocję. Dodatkowo otrzymał nagrodę finansową 5000 zł. To jest duet dwóch chłopaków. W bardzo jakiś szczególny, moim zdaniem ciekawy sposób łączą jakby brzmienie na przykład perkusji, która jest absolutnie żywa, jest obłędna. Ten człowiek, który gra na perkusji, jest naprawdę moim zdaniem urodził się z bębnami pod pachą. I z kolegą jakby dokonują takiego miksu muzyki trochę elektronicznej, ale z taką też bardzo energetyczną, o takiej energii typowej jednak dla muzyki, powiedziałabym, rockowej, jakiejś takiej mocniejszej. Jednoznacznie nie spodziewaliśmy się, tak. Byliśmy szczerze zdziwieni. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wyciągaliśmy nawet sprzętu z samochodu. Tak, to było dla nas to ogromne zaskoczenie. Fajnie, a potem trzeba było się śpieszyć tuż przed koncertem. Pierwszego dnia miały miejsce przesłuchania konkursowe, drugi koncertowy dzień otworzył świetnie znany szczecinianom duet Łona i Weber. Festiwal jest fajny, bo przede wszystkim ma strasznie fajną, długą tradycję i hala jest fajna, pierwszy raz w życiu tu jestem, ale podoba mi się i właściwie myślę sobie, cholera, w Szczecinie coś takiego, fajnie, bo dotychczas widziałem to w innych miastach, w mniejszych czasami niż Szczecin, w Opolu jest świetny budynek tego rodzaju związany z polską piosenką, no a tutaj jest bardzo sympatycznie, generalnie bardzo fajne miejsce. Mieszkańcy naszego miasta również docenili zmienioną formę festiwalu i jego nową energię. Bardzo się podoba, koncert jest super. W jednym miejscu tyle wykonawców, tak. Z różnych jakby stylów i na których koncertach jeszcze w ogóle nie byłam. Dla każdego coś dobrego. Bardzo fajne miejsce i fajnie, że też wykorzystywane do takich wydarzeń koncertowych. Bardzo fajnie. Najbardziej nam się podobał Łona. Oczywiście. Tak. Łona jak najbardziej. Dwa zespoły, które dopiero odkryliśmy, właśnie Skuba, Skrull. Może nie przypadły nam do gustu, ale fajnie było zobaczyć. Właśnie po to się chodzi na festiwale, żeby odkrywać nowe rzeczy.